Siema. Ostatnio była premiera w specjalach do czwartego sezonu i w dzisiejszym odcinku będziemy sobie rankingować postacie według siły. Tak jak ostatnio, tylko że no wiecie, wyszedł czwarty sezon, no to o tą rzecz będziemy jakby ten sobie rankingować postacie, bo teraz ma więcej kontekstu i więcej postaci, co nie? Dobra, więc tak jak ostatnim razem, zaczynamy od smoków i znowu zaczynamy od Aogwanga. Aogwang jest potężnym królem, tam włada i no jest silny dość. Więc leci na razie na kategorię silny, ale nie jest spektakularny w porównaniu do niektórych zawodników. Później mamy jego brata, Smoka Wschodu, jeśli się nie mylę. I nie wiemy praktycznie nic o nim, ale wiemy, że był jednym z założycieli rodziny Mei, plus był mega potężny, no i miał te ostrze od Mei, więc... nie wiem, powiedziałbym, że jest na równym poziomie co jego brat, w sensie nie za bardzo o nim cokolwiek wiemy. Później mamy... tego syna właśnie Smoka Zachodu, co był. Nie jest to Oli, ale raczej jego brat, z tego co ja wiem. I ten jego brat był w stanie walczyć z dzieciakiem Neżą i kurde właśnie dawał sobie jakoś nawet radę. Więc na razie według mnie jest silny, ale jest na razie na końcu jakby tutaj. Dalej mamy rodziców Mei. Rodzice Mei są, jak póki co wiemy, w 100% ludźmi jakby. Mają tą smoczą krew, jeden z nich przynajmniej. I... ale jakoś nie widzieliśmy, żeby walczyli czy cokolwiek z tych rzeczy, więc... przepraszam, ale rondujecie na tym tierze. Dalej mamy Mei. I patrząc, jak Mei sobie radzi w czwartym sezonie, nawet bez Ognia Samadhi, i walczy on skóry z takim Azur Lionem, albo później z Pengiem w specjalu. Muszę powiedzieć, że postać Mei ląduje na potężny. I za nią, też na potężnym, ląduje Aolie. Gdyż Aolie, co prawda, jest silny, to wciąż nie pokazał, mam wrażenie, więcej od takiej Mei, chociaż w czwartym sezonie był pokazany, że był na przynajmniej na początku, zanim był ten trening Mei u Subudiego i tego wszystkie rzeczy, to był pokazany według mnie silniejszy od Mei, ale no. Dalej mamy Nerze. Nerza ląduje na razie na szczycie potężny, ponieważ gościu dawał radę walczyć z Azurem, ze swoimi armiami, które tak naprawdę nic nie robiła, walczył z tą trójką, która dawała sobie radę z 1000 kurde żołnierzy niebieskich. Przez godziny, kiedy sobie tam reszta naszych bohaterów trenowała. I na dodatek nie wspomnę jeszcze, co on odwalił w specjalu czwartego sezonu, więc no wiecie. Teraz mamy Chengę. Chenga jest niebieski jakby światów, tam coś tam pewnie potrafi, ale nie mamy jakby żadnych jej wyczynów ani nic z tego, więc na razie ląduje na szczyt katieru słaby, jeśli idzie o właśnie o siłę postaci. Teraz mamy Quan Yin. I Quan Yin, wiemy, że ma jakieś tam potężne artefakty, ma jakąś tam wiedzę, ale no, niestety nie wiemy nic o jej sile, jeśli idzie o tego typu rzeczy. Więc według mnie ląduje obecnie tutaj na tierze tym. Na tierze słaby, aczkolwiek na szczycie. Pomiędzy Changą a właśnie Quan Yin powinno być według mnie Lao Tzu. Gdyż Lao Tzu głównie też jest niemański, ale wiemy, że ma jakąś tam mega gigaczat wiedzę. Chociaż czy jest lepszy od Quan Yin, to właśnie nie wiem, więc to można chyba wymieniać te dwie postacie. Dalej mamy... Jadeitowego cesarza. Jadeitowy cesarz... właściwie tutaj... nie wiem, czy jest na to osobny tier. Chyba zrobię. Add tier above. Tak, dodajemy sobie tiera. I tutaj zróbmy coś takiego. I dajemy sobie tutaj jadeitowego cesarza, gdyż jest on mega giga silnym czadem. Nie zrozumcie mnie źle. Patrząc, jak on władał tą swoją mocą i po większym kontekście w specjalu czwartym, uważam, że jest mega silny. Aczkolwiek, czy jest najsilniejszy, trudno mi stwierdzić. Na pewno jest jednym z trzech kandydatów, którzy mogą stwierdzić, że są najpotężniejsi. Aczkolwiek i tak to jest dość trudne do oceniania. Dobra, dajemy Subudiego. Subodi, patrząc, że był jakby senseiem Wukonga, jakby też był jedną z tych niemieckich istot i jakby jest jakby takim, no, trenował też Stan Zhangchanga. Powiedziałbym, że gościu jest silny, dałbym go za tym smokiem. O, tak mi pasuje. Dalej mamy Tang Zhangchanga. I Tang Zhangchang jest, jakby reinkarnacją jakiegoś tam potężnego jakiegoś tam bytu, z tego co pamiętam. Z wędrówki na zachód. Plus na dodatek był w stanie jakby potężne jakby zaklęcia stawiać. Nie był mega jakby taki ofensywny, że jakby no... a potrafił jakoś atakować mega mocno. Ale właśnie potrafił zakładać jakby potężne zaklęcia albo tego typu rzeczy.
Więc w mojej skromnej opinii jest na razie na końcu potężny. Na końcu, ale. Dalej mamy Kujina, który, no, co prawda nie był jakiś mega silny, ale za to był w stanie jakby wzmusić Aolie, żeby kurde walczył jakby nie dość, że na serio. To jeszcze powiedział, że jakby z łatwością nie jest w stanie go utrzymać, więc przetransformowany w pełnej mocy. Jakoś tam jeszcze. Ale czy jest on silniejszy od Tao Zhanga? No, to jest dość trudne pytanie. Powiedziałbym szczerze, że chyba tak, bo Tanzanczak w ogóle ten. W wędrówce zawsze był taki, że trzeba było go ratować. Dalej mamy Janusza, kurde, ze Smarty Kida, albo przepraszam, Mondrali, jesteśmy w Polsce przecież. On ląduje, w mojej opinii, na końcówce słabo. No to nawet chodzić nie umiał, potrzeba jakiegoś tam kurde robota, żeby chodzić, no. Dalej mamy Scorpion Queen. Scorpion Queen na pewno jest jakby potężna. Znaczy, że była w stanie walczyć z nawalonym Wukongiem, ale to wszystko teoretycznie, co wiemy od niej, plus nie wiem, ile jakby Wukong używał mocy. Powiedziałbym. I to jest w sumie trudne pytanie. Powiedziałbym, że jest na pewno ten. Albo tu? Gdzie on dać? Powiedziałbym, że tutaj jest dobre miejsce. No, chyba tak. Tutaj mamy tuszowego MK-a. I tuszowy MK ląduje według mnie jest wciąż silniejszy od Mei. Patrząc na fakt, że Azur Lion w czwartym sezonie powiedział, że nie było w mojej mocy, żeby go pokonać, a on był dosłownie jednym z silniejszych z Bractwa, więc pewnie jest silniejszy od takiego Penga. A na dodatek, Mei i tak potrzeba walka, żeby walczyć jakoś z Pengiem w specjalu czwartego sezonu, więc. Czy jest silniejszy od Neży? Neża, patrząc na to, co on odwalał, a są na podobnym poziomie, powiedziałbym, do tuszowego MK-a, w sensie do tego bestii. Dalej mamy Majora. Major jest dość silny, aczkolwiek. Czy jest on obecnie silniejszy od Mei? To jest trudne pytanie. Powiedziałbym, że jest gdzieś trochę, może lekko silniejszy od tego Qui-Guna, tego, no, demona wilczego, ale poza tym to, no. To raczej nic specjalnego. Dalej mamy Lady Bondyman. I ona jest mega potężna. I jest za jadeitowym cesarzem, w mojej opinii. Tak. Jadeitowy cesarz, w mojej opinii, jest silniejszy od Lady Bondyman, gdyż patrząc, jak on sobie radził z tą mocą, i patrząc, że Lady Bondyman był ogólnie próbował zdobyć jakąś moc, która mogłaby zniszczyć te rzeczywistości, a Jadeitowy cesarz dokładnie jakby władał taką potęgą, więc w mojej opinii jest on potężniejszy od niej. Dalej mamy Maw. Mał dałbym na OK, ponieważ ma mecha i dzięki niemu może coś jakby zdziałać, więc niech będzie na OK. Będziemy mieli jakiegoś reprezentanta, tak. Spider Queen. Spider Queen, dałbym szczerze przed Subodim, ale za smokiem. Jakby jeden z tych dwóch smoków starszych. Z prostego powodu, są oni silni, aczkolwiek jak bardzo silni, to można debatować. Dalej mamy Huntsmana. Huntsman czy jest silniejszy od Subbudiego? No, Subbudi jest bardziej doświadczony i ma lepszą na pewno technikę. Dałbym ją jak ostatnim razem. W sensie, co ja gadam, ją, kurde, Huntsman to jest gościu. Dałbym go przed Scorpion Queen. Tylko patrząc na fakt, jak on sobie tam radził z Sandim, chociaż nie, no dam go przed nią, bo ten, jak sobie tam radził w Revenge of the Spider Queen i ogólnie jakby przez drugi sezon, jak dał sobie radę z MK-em, tak na easy tak naprawdę. Później mamy Syntaxa, który w mojej opinii też powinien iść na OK, bo pewnie jakiegoś boosta tam dostał, jeśli chodzi o siłę, ale głównie to widać, że intelekt po prostu cały czas ma ten i tego typu rzeczy. Dalej mamy Strong Spidera, który jest najsilniejszym pankiem, więc na pewno co najmniej tutaj musi iść, w mojej opinii. Okej, jakoś to już wygląda. Dalej mamy bycze klony, mamy generała Ironclada, jakiegoś Cypkal. Patrząc na jakby na to, że jest ten, że nie ma wykrzywionego rogu, to niestety nie jest nasz idol Bob, więc. General Ironclad? Powiedziałbym, że okej. I tak samo ból klony w sumie. O, tak jest chyba dobrze. Albo. Nie, tak jest okej. Dobra. Demon Bull King. Demon Bull King, na początku jakby myślałem, że on jest mega słaby, bo MK z pierwszego sezonu go pokonał. No, i tak jakby trochę było, ale chyba się koksił po jakby tym, po tym, bo w czwartym sezonie
Ja bym przeraził, jak pędził tego pęga. Nie powiem, nie powiem. W mojej opinii, żeby go nie przeceniać, powiedziałbym, że powinien iść tutaj. Tutaj jest dla niego dobre miejsce. Pomiędzy Majorem a Qui-Gonem. Czy tam jak się nazywał ten wilczek. Po prostu nazwijmy go wilczek, po prostu nie ma, nie znam jego imienia. To jest takie skomplikowane, to jego imię dziwne jest. Dalej mamy Princess Iron Fan. Princess Iron Fan jest troszkę słabsza, nie powiem. Aczkolwiek też była jakby z jedną z elitarnych niemieckich żołnierzy, więc kiedyś. Więc powiedziałbym, że jest koło swojego męża. Tutaj powinna być. Jest to chyba w miarę git osądzenie, mam takie wrażenie. Dalej mam Redsona. Redson chyba jest na szczycie tieru OK, mam takie wrażenie, gdyż no był w stanie jakby ten wielki Mega Blast odbić od jakby z eksplozji Mecha Spider Queen, ale to jest naprawdę szczyt jego mocy, co widzieliśmy w serialu. Nie wspominając o innych jakby. Dobra. Więc dalej mamy Yina i Jina. Yin i Jin idą na słaby gdzieś. Powiedziałem, że pomiędzy rodzicami mamy tymi bożkami. Tutaj, o tak. Dalej mamy Azur Liona. I Azur Lion, teraz jest drugie pytanie, czy jest on silniejszy, czy słabszy od jadeitowego cesarza? Bo prawda jest taka, że jadeitowy cesarz tak naprawdę niby opanował tą moc, niby nawet w starszym wieku dawał radę sobie ją dzierżyć. Więc ktoś powie, że jasne, że on jest bardziej potężniejszy od Azura, patrząc na fakt, jak sobie radził Azur z jego mocą w czwartym sezonie. I ja to rozumiem. Aczkolwiek bierzmy też pod uwagę fakt, że Azur legitnie mógł walczyć, mógł używać jakichś tam technik później, więc to jest akurat trudniejsze pytanie. Powiedziałbym, że Azur pod koniec specjala jest ciutkę potężniejszy od jadeitowego cesarza, ale tylko ciutkę, patrząc jakie on szalone tam rzeczy odwalał. Więc ja jestem za faktem, że on jest potężniejszy od cesarza, ale tylko od ciutkę, taką małą odrobinkę. Tylko dlatego, że jakby postawił jakby lepiej walczyć. Pomimo faktu, że tam było widać te jakieś kraki, to wciąż dał sobie jakoś tam radę walczyć z nim. I chyba wiecie, co znaczy, że to, jeśli widzieliście specjał, kto będzie najsilniejszy, ale to sobie zobaczymy. Dalej mamy Yellow Tusk Elefanta. Yellow Tusk, no, nasz Tusk, na pewno za Inkem Kejem, ale czy jest wyżej od Mei? Powiedziałbym, że tak. Tak samo zresztą Peng, chociaż dałbym w sumie Tuska ponad Pengiem, jeśli idzie o siłę. I dalej mamy kolejnych tych typków. Dalej mamy Song Konga. I patrząc na fakt, że jakby. Song Kong niby sobie dawał tam radę z osłabioną Lady Bone Demon i tego typu rzeczami, to wciąż mam takie wrażenie, że to jest taki. Nie wiem, czy zaliczyć do tieru mega potężnych. Bo. Tak naprawdę na poziomie Lady Bone Demon nie jest, jeśli idzie o taką mega kozacką siłę. W sensie patrząc jak no, ona jakby była mega osłabiona, była rozprzestrzeniona po całej planecie. No nie oszukujmy się, ludzie cały czas ignorują ten fakt, że była osłabiona, ale no, no nie. No była w sensie. Nie jest aż tak kurde słaba, jak ludzie myślą. Powiedziałbym, że dają go na tier mega potężny, ale na sam końcówkę. To jest chyba sprawiedliwe. Dalej mamy MK'a. I MK po tym, co pokazał, jak z łatwością, i poruszam ten fakt, z łatwością dawał sobie radę z Azurem. Dopiero później tam Azur, jak brał rzecz na poważnie, to tam jakoś tam lekkie problemy tam sterają, ale to były mega lekkie problemy. MK w formie demonicznej małpy według mnie jest najsilniejszą obecnie postacią w całym serialu. Możecie się z tym nie zgadzać, ale po tym, co ja widziałem, nie widziałem szczerze nic bardziej potężnego w serialu. Jak chcecie argumentować, proszę bardzo, ale to jest moja opinia i tyle. Dalej mam Makaka. Makak był w stanie walczyć razem z Mei, z Pengiem, więc czy jest silniejszy od Mei? Chyba jest, ale tylko odrobinkę. Więc chyba to jest dobry tier albo dobre miejsce, żeby jakby ją dać tutaj. Tak mi się wydaje. Okej, okay. Dalej mamy Jubadzie, czyli jakby przodek Pixiego. Na pewno nie jest tak potężny jak Tanzang Chang, ale czy jest jakby potężniejszy od takiej Spider? Dałbym go tutaj. Troszkę jakby lekko przed Subodim. Tak samo dałbym Zubadze. Czy. Nie, to jest Zubadze, to jest Shao Jing. Ja się tych imion uczę w ogóle. Shao Jing też bym go dał tutaj szczerze. Z prostych faktów tam za mało od nich widzieliśmy, plus.
No, pewnie są silniejsi od tych, ale jest jakieś to porównanie z niższymi demonami, patrząc, że to była wędrówka na zachód, pewnie tam mieli problemy, więc tutaj jest chyba odpowiednie dla nich miejsce. Tutaj mamy Tanga. Tang jest aż tak silny jak Tanzang Zhang. Więc. Ja go dam szczerze tutaj, za Red Sonem. W sensie. Mam mega jakieś tam potencjalne, ale na razie potrafi się tylko teleportować i jakby tworzyć tarczę. Choć i tak. Jedyna taka potężna tarcza, jaką stworzył, to wytrzymała atak od Yellow Tuska, plus jakby Yellow Tusk sam nie chciał ich jakby zaatakować wtedy, więc. No, niestety. Ja czekam naprawdę na piąty sezon, aż pokażę jakiś fajny wyczyn Tangiem, bo mam wrażenie, że on jest silniejszy niż to, co teraz mu dałem, ale po prostu nie było jakby pokazane tego odpowiednio. Dobra, dalej mam Pixiego. I Pixie, patrząc, jak on sobie tam dawał radę z wkurzonym Sunnym, który jakby z łatwością sobie radził z Huntsmanem i tam z tymi wszystkimi. Ja mam wrażenie, że oni przewyższyli swoich przodków. Dałbym im szczerze tak, przed Spider Queen nawet. I Pixiego przed Sunnym, patrząc, jak on się tam aktywował w czwartym sezonie. Okej, okay, tak jest dobrze. Więc, panie i panowie, oto moja tier lista. Ponad 40 z postaci z LEGO Monkey Kid. I to właśnie uważam na temat ich siły. Jeśli macie jakieś pytanie albo po prostu dlaczego niektóre pytania przypominają jakąś postać, piszcie serdecznie w komentarzach i ja chętnie zobaczę. Tak czy siak, ja byłem Monkeyman, dziękuję wam za oglądanie. Jeśli ten film wam się spodobał, polecam sobie zobaczyć inne moje filmy. Więc tak, ja byłem Monkeyman, do następnego, cześć!